Dzisiejszy odcinek podcastu będzie trochę bardziej socjologiczny, skupiając się na tym, jakie jest podejście mieszkańców Syberii do śmierci rosyjskich żołnierzy po dwóch latach wojny. Materiał skupi się głównie na brylujących w statystykach obwodzie Irkuckim i Burjacji, opowiadając o postawach ludzi, którzy stracili na szpec operacji bliskich, a także dodając komentarz badacze zajmujących się tematyką wojny. Materiał składa się z wielu elementów, ale bardzo dobrze demonstruje i tłumaczy wzorce zachowań mieszkańców regionów, które zostały najbardziej dotknięte przez specoperacje. Pochodzi z portalu Ludzie Bajkału, specjalizującym się w tematach związanych z odległymi regionami Syberii. Materiał ukazał się 23 lutego 2024 i nosi następujący tytuł. Inni są okupantami, a mój Igorek nie. Dwa lata wojny co mieszkańcy obwodu Irkuckiego i Buriacji mówią o poległych wojskowych. Zbadaliśmy, jak zmieniło się podejście ludzi do śmierci rosyjskich żołnierzy na Ukrainie w ciągu dwóch lat specoperacji. Co krewni i znajomi żołnierzy myśleli wtedy i co myślą teraz o stratach. I jak badacze zajmujący się tematyką wojny i śmierci komentują te postawy. Syn Aleksandry Iwanowej, mieszkanki Irkucka, zginął wiosną 2022 roku. Na komodzie w swoim pokoju zrobiła improwizowany ołtarz, umieściła obok siebie zdjęcie żołnierza i ikonę Mikołaja Cudotwórcy. Iwanowa powiedziała dziennikarzom, że nie pochwala strasznej wojny na Ukrainie, ale nie może nazwać swojego syna okupantem ani mordercą. Igorek może i strzelał tam do kogoś, ale dla mnie był i pozostaje bohaterem, mówi Aleksandra. Choćby spojrzysz na innych zabitych. Niektórzy z nich mają takie brzydkie twarze. Czasami nawet myślę, że oni, reszta, to okupanci. A mój Igorek nim nie jest. 54-letnia Aleksandra wspomina syna i opowiada głównie o jego dzieciństwie. Kiedy miał 5 lat, oblał się wrzątkiem, ale, cytat, nie płakał. W wieku 10 lat zgubił klucze do domu i przez kilka godzin czekał na matkę pod drzwiami. W wieku 15 lat zakochał się w koleżance z klasy i podarował jej rower. Iwanowa opisuje Igora jako promiennego chłopaka. W wieku 18 lat został powołany do wojska, rok później podpisał kontrakt. W wieku 23 lat został wysłany na Ukrainę, gdzie Igor znalazł się pod Ostrałem moździerzowym. Iwanowa nie wie, czy jej syn musiał zabijać innych ludzi. Wzdryga się, gdy dziennikarz zadaje to pytanie. Nie, wykrzykuje, nie mogę nawet o tym myśleć. Następnie Aleksandra mówi, że często śni o śmierci Igora. A to trafia w niego kula, a to odłamek, wzdycha. Ale nigdy, nigdy nie było czegoś takiego, żeby Igor strzelał do kogoś. Jestem bardzo dumna, że on jest taki u mnie. Ludzie bajkału obliczyli, że do 15 lutego 2024 zginęło co najmniej 2261 mieszkańców Buriacji i obwodu irkuckiego. Są to osoby, których imiona i nazwiska udało się znaleźć na stronach internetowych administracji i szkół w relacjach publicznych i sieciach społecznościowych. Nie było tygodnia, aby na liście nie pojawiły się nowe nazwiska. Czasami od razu 30-40 osób. Oczywiste jest, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych jest znacznie wyższa. Ale 2261 osób to ogromna liczba. Zwłaszcza jeśli porównamy ją ze stratami obu regionów w czasie wojen w Afganistanie i Czeczeni. W tych konfliktach również brali udział nadbajkalscy wojskowi. W wojnie afgańskiej w ciągu niespełna 10 lat zginęło 57 mieszkańców Buriacji i obwodu Irkuckiego. To 40 razy mniej niż w ciągu dwóch lat specoperacji. W Czeczeniu zginęło 349 osób, znacznie więcej niż w Afganistanie, ale wciąż 6,5 razy mniej niż obecnie. Buriacja ma znacznie więcej potwierdzonych ofiar śmiertelnych, 1284, niż obwód Irkucki, 977. Jednocześnie liczba ludności Buriacji wynosi mniej niż milion osób, podczas gdy w obwodzie irkuckim mieszka 2,3 miliona. Skąd taka przepaść? Buriacja jest domem dla dużych jednostek wojskowych, które uczestniczyły w inwazji na Ukrainę od samego początku i poniosły ciężkie straty. Mowa o 5 Brygadzie Pancernej, 11 Desantowo-Szturmowej Brygadzie w uan Ude oraz 37 Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych w Kiachcie. Poza tym Buryacja jest jednym z najbiedniejszych regionów Rosji. Na początku awansem społecznym była tu służba w wojsku na kontrakcie. Teraz takim awansem społecznym stała się wojna. Nie wiadomo, ilu ochotników wyjechało na Ukrainę z regionów nadbajkalskich, ale dostępne dane mówią o tym, ilu z nich zginęło. Według otwartych źródeł buriacja straciła 413 osób, a obwód irkucki, 398. Jeśli o zabitych są chociaż jakieś wzmianki i informacje, tak o rannych i zaginionych, można znaleźć tylko pobieżne informacje. Na przykład w połowie lutego tego roku, głowa Buriacji Aleksiej Cydenow spotkał się z uczestnikami wojny i ich rodzinami z regionu Kabańskiego w Buriacji. Po spotkaniu lokalne media poinformowały, że na Ukrainie zginęło czternastu mieszkańców obwodu, większość w okolicach Wułedaru. Trzydzieści siedem osób zostało rannych, siedem zostało inwalidami. Jednocześnie na niezależnej liście zabitych znajduje się 77 mieszkańców Obwodu Kabańskiego. Jak to możliwe, że rannych jest o połowę mniej? Stosunek rannych do zabitych we współczesnych wojnach wynosi średnio 3 do 1. Oznacza to, że na każdego zabitego przypada trzech rannych. Oczywistym jest, że liczba rannych wojskowych przewyższa liczbę zabitych. Zdajemy sobie sprawę, że teraz nie będzie możliwe nakreślenie pełnego obrazu ofiar. Ale w każdym razie nawet obecny obraz jest przerażający. Tysiące mężczyzn zginęło, ich żony zostały wdowami, a synowie i córki sierotami. Co najmniej 1600 dzieci w badanych dwóch regionach straciło ojców. Aleksiej Tomskich, 39-letni ochotnik z wioski Gusinoje Ozero w Buriacji, pozostawił siedmioro dzieci. Poszedł na wojnę jako ochotnik. Powiedział żonie, że nie chce się wysiadywać, bo jest mężczyzną. Cztery miesiące później został zabity. Tak, straciłam męża. Zostałam sama z siedmiorgiem dzieci, bez żywiciela rodziny, powiedziała żona Aleksieja dziennikarzom latem 2023 roku. Ale nie winię go i jestem bardzo dumna, że on jest taki u mnie. Teraz moja znajoma ma rodzinę tej samej płci: ona, jej mama i jej córka. W Burjacji uderzyło mnie to, że wyjazd krewnych na wojnę stał się dla ludzi normą. Wydaje się, że każdy ma co najmniej znajomego, a co najwyżej krewnego, który tam pojechał. Mówi Aida Białokrysowa, socjolog i członkini Laboratorium Socjologii Publicznej. W wielu innych regionach Rosji jest zupełnie inaczej. Białokrysowa odwiedziła Buryację jesienią 2023 roku. Przeprowadziła badania nad tym, jak zmieniło się życie w rosyjskich regionach od czasu rozpoczęcia specoperacji. Aida przeprowadziła wywiady ze zwykłymi mieszkańcami regionu, i obserwowała ich życie. Inni uczestnicy laboratorium udali się w tym samym czasie do kraju krasnodarskiego i obwodu swierdłowskiego. Obecnie zestawiają wyniki swoich podróży w jednym raporcie analitycznym. Aida opowiada, że niektóre rozmowy z mieszkańcami Buriacji dały jej zniechęcające wrażenie. Często mówi się o wojskowych, że są na wachcie lub w podróży służbowej. Brzmi to dość dziwnie, opisuje socjolog. W regionie pojawił się specyficzny humor. Na przykład w jednym z centrów wolontariatów, uan aktywistki mogły spokojnie żartować w duchu: Muszę ponownie wyjść za mąż za mojego byłego. On zamierza pojechać tam. A w razie czego dostanę wszystkie pieniądze. Kobiety nie mówiły o tym poważnie, ale sam fakt takiego czarnego humoru przyprawia osobę z zewnątrz o gęsią skórkę. Wyjaśnia Aida. Biełokrysowa wspomina swoją rozmowę ze starszą kobietą w centrum wolontariatu. Na początku ta babcia mówiła coś o cenach żywności. Potem przeszła do pogody. Wśród tych codziennych spraw wspomniała mimochodem, że wojna zabrała jej czwórkę wnuków, mówi Białokrysowa. Socjolog opisuje swoje uczucia w tym samym momencie jako etnograficzne osłupienie. Stałam tam i nie rozumiałam, jak zareagować, mówi Ajda. Co robić? Kontynuować rozmowę o jej krewnych? Przenieść ją na inny temat? Zapytałam o wnuki, ona coś powiedziała... A potem nasza rozmowa ucichła. To jasne, że wewnątrz tej kobiety może się dziać dosłownie wszystko. Ale w Buriacji zwyczajowo rozmawia się w ten sposób, ponieważ wojna została zrutynizowana. Wojna zakorzeniła się w codziennym życiu. Tak samo opowiada Tatiana, mieszkanka obwodu Irkuckiego, która pracuje jako nauczycielka w dużej wiosce. Tatianie trudno jest powiedzieć, ilu zginęło mieszkańców wioski. Po prostu bardzo dużo, mówi. Teraz pod nekrologami wszystko jest pisane z jednego szablonu. Te same słowa, te same komentarze, emoji w postaci skrzyżowanych ramion opisuje. Ludzie popłakali na pogrzebie, dowódca komisariatu uzupełnień mówił te same słowa na stypie. Urzędnicy wręczali ordery wdowom i matkom oraz prezenty dzieciom. Minął dzień i zapomnieli. Wszystko to już spowszedniało, nikt się tym nie przejmuje. No cóż, umarł to umarł. Chwała bohaterowi. Jedziemy, idziemy dalej. Tatiana dodaje, że wszyscy są zmęczeni wojną. Nikt nie prowadzi dyskusji politycznych, jak kiedyś. W szkole już nie podnoszą flagi, ani nie śpiewają hymnu. Nikomu się nie chce zajmować patriotyzmem, mówi nauczycielka. Mamy wystarczająco dużo własnych problemów. Mąż mojej koleżanki z wojska zginął w pierwszych dniach wojny, a ona została z córką. Wciskają nam, że małżeństwa osób tej samej płci to coś okropnego. Cóż, Teraz moja koleżanka ma rodzinę tej samej płci. Ona, jej mama, jej córka. Zginął u mnie mąż i syn. I ty również. 17 marca 2023 Ludmiła Giliazowa, mieszkanka wsi Drzidy w, w Buriacji, pochowała swojego męża Andrieja i syna Rasima. Andrzej został zabrany podczas częściowej mobilizacji. W lutym 2023 został ciężko ranny. leżąc na polu bitwy przez cztery dni, po czym został ewakuowany do szpitala, gdzie zmarł. Rasim był wagnerowcem. Na wojnę poszedł z kolonii. Siedział w więzieniu za spowodowanie ciężkiego uszczerpu na zdrowiu. Został zabity w ostatnim dniu 2022 roku. Jeszcze przed śmiercią swoich bliskich Ludmiła chciała, aby Rosja wygrała wojnę. Wciąż o tym marzy. Giliazowa nazywa zmarłych rosyjskich żołnierzy bohaterami. Wszyscy oni są dzielni, mówiła Ludmiła dziennikarzom. Nie ma co do tego wątpliwości. Żyjemy pod czystym niebem, ponieważ oni nas bronią. Każdego dnia Giliazowa przeszukuje kanały lokalnych blogów. Kiedy znajduje nowe nekrologi wojskowych, często nawet ich nie czyta, a po prostu przegląda zdjęcia. Bardzo mi żal zmarłych, opisuje swoje uczucia Ludmiła. Mówię im: Och, jacy wy jesteście biedni, młodzi. Zginął u mnie mąż i syn, i ty również. Ludmiła jest pewna, że wojsko rosyjskie nie zabija cywilów na Ukrainie. Oni walczą o nasze czyste niebo, powtarza. Do cywili strzelają banderowcy, Amerykanie. Mówię serio. Co sami rosyjscy wojskowi myślą o tym, co robią na Ukrainie? 43-letni Maksim Cyrienow z uan poszedł na wojnę jako ochotnik. Nasi wojskowi są wyzwolicielami od nazizmu, który pozostał z minionych czasów, mówi dziennikarzowi. Cyrienow podkreśla, że rosyjscy wojskowi są współczesnymi bohaterami, ale zachowują się skromnie i niepozornie. Nie uważam się za bohatera, mówi Maksim. Najważniejsze jest to, że nie jestem tchórzem i inni mogą to potwierdzić. Według Maksima, Uan Ude pracował przez sześć lat jako śledczy policyjny i przyzwyczaił się w tym czasie do śmierci. Z tego powodu Cyrienow uważa, że ma silną psychikę. A tutaj jest ciężko bez dobrej i stabilnej psychiki. Zauważa wojskowy. Ludzie łamią się pod ostrzałem. Cyrienów mówi, że był przygotowany na to, że jego koledzy żołnierze będą ginąć. Podczas swojego pierwszego kontraktu służył w kompanii szturmowej. Część żołnierzy zginęła, po czym reszta została rozproszona kto gdzie. Teraz Maksim służy w jednostce zwiadowczej 5 Brygady Pancernej. Mówi, że pozostali przy życiu szturmowcy stworzyli grupę w Telegramie. Tam wspominamy chłopaków, którzy zginęli opisuje. Ale nie zdarza się to zbyt często. W zasadzie nie zadaje się pytań jak nazwać tych, którzy poszli na wojnę okupantami, bohaterami czy ofiarami? Ludzie, którzy stracili bliskich na wojnie, często wierzą, że ich śmierć nie poszła na marne wyjaśnia psycholog społeczny Dmitrij Aleksandrow. Imię i nazwisko zmienione, ponieważ mieszka w Rosji. O poległym wojskowym mówią tak, zginął, ale przynajmniej bronił swojej ojczyzny. Przynajmniej miało to sens, mówi Aleksandrow. Ludzie mogą tak naprawdę nie mieć takich myśli, ale starają się w ten sposób uspokoić samych siebie. Nieszczęście wydarzyło się nie bez powodu. W istocie oszukują samych siebie. Dimitry wyjaśnia to zachowanie jako nieuporządkowaną teleologię, gdy dana osoba próbuje przypisać jakąś przyczynę obserwowanemu zjawisku. Lew żyje w zo, ponieważ urodził się, by żyć w zo. Deszcz pada, aby podlewać rośliny. Aleksandrow przywodzi przykłady nieuporządkowanej teleologii, charakterystycznej przede wszystkim dla małych dzieci. Jest to zniekształcenie poznawcze, które obecnie triumfuje i rozwija się coraz silniej, podkreśla nasz rozmówca. Jak wychowanek Dmitrija Aleksandrowa zginął na wojnie. Dmitri urodził się i przez wiele lat pracował w Buryacji, ale niedawno przeprowadził się do Moskwy. Mówi, że w UAN-UD pracował z trudnymi nastolatkami, którzy zostali przyłapani na popełnianiu drobnych przestępstw, na przykład na kradzieżach. Często mówiłem uczniom: Chłopcy, nie zajmujcie się głupotami. Po szkole idźcie do wojska, wspomina psycholog. Rozumiecie, oni nie mieli innych możliwości awansu społecznego. Byli chłopakami z obszarów wiejskich, nie mieli nawet normalnego wykształcenia szkolnego. W 2023 Dimitrij zobaczył jednego ze swoich uczniów na liście poległych prowadzonej przez portal Ludzie Bajkału. Bardzo się rozzłościłem. Nie na tego chłopaka, a na państwo rosyjskie, wspomina swoje emocje Aleksandrow. Byłem bardzo rozczarowany, że prawdopodobnie w znacznym stopniu przyczyniłem się do tego, że ostatecznie wybrał wojsko. Aleksandrow opisuje mężczyznę, który zginął jako całkiem nieszkodliwego w młodości. Marzył o tym, by dorosnąć i zostać taksówkarzem, mówi. Socjolog Aida Bilokrysowa dodaje, że po śmierci bliskiej osoby przeciętnemu Rosjaninowi trudniej jest przyznać, że wojna jest bezcelowa. Będzie się jeszcze silniej opierał tej idei i zaangażuje się w propagandowe narracje, że istnieje konfrontacja między NATO a Rosją, że nasi chłopcy są bohaterami i bronią ojczyzny, zauważa Aida. Człowiek po prostu musi znaleźć jakieś egzystencjalne uzasadnienie dla wojny. W przeciwnym razie stopień rozpaczy i depresji, jaki czeka osobę, która nie znajdzie takiego uzasadnienia, może być absolutnie niszczycielski. Bielokrysowa podkreśla, że ludzie w zasadzie nie zadają pytań o to, jak nazywać tych, którzy poszli na wojnę okupantami, bohaterami czy ofiarami. Takie pytania pojawiają się z reguły, gdy ludzie mają jakieś rozwinięte i wypracowane stanowisko ideologiczne i polityczne. Nie tylko w sprawie wojny, ale ogólnie, mówi badaczka. Natomiast większość zwykłych Rosjan nie ma takiego stanowiska. Dlatego, w kwestii traktowania tych, którzy poszli na wojnę, na pierwszy plan wysuwają się dla nich pokrewieństwo i relacje rodzinne. Zdecydowała, że jedyne, co może zrobić, to zbierać datki i pracować jako wolontariuszka. W Buryacji Aida Bielokrysowa przeprowadziła długi wywiad z kobietą pedagogiem, która pracuje w ośrodku dokształcania. Wiedziałam, że ona zbierała pieniądze od swoich kolegów na pomoc rodakom. Jednocześnie kobieta była raczej przeciwko wojnie, wspomina socjolog. Chciałam wiedzieć, dlaczego robiła te zbiórki. Nauczycielka powiedziała Bielokrysowej, że po rozpoczęciu wojny, przez około sześć miesięcy, miała depresję. Niczego jej się nie chciało, wszystko wydawało się bez znaczenia, było strasznie. Próbowała kłócić się z otaczającymi ją ludźmi, potem zmęczyła się, Zdała sobie sprawę, że walka nie ma sensu, mówi Aida. Jej krewni są teraz na wojnie. Zdecydowała więc, że jedyne co może zrobić, to zbierać datki i pracować jako wolontariuszka. Oczywiście nie chcesz wspierać wojny, ale doskonale zdajesz sobie sprawę, że te pieniądze trafią przynajmniej do ludzi, których znasz. Na skarpetki, na jedzenie, powiedziała nauczycielka bielokrysowej. Aida nagrała ich rozmowę na dyktafon. Nie chce się sponsorować tego konfliktu. Kiedyś kategorycznie odmawiałam, ale teraz sama rozumiesz, służą tam moi bracia, więc może będzie coś, chociaż jakaś pomoc nawet w tak strasznym miejscu, w strasznej sytuacji. Przynajmniej coś, mówi nauczycielka. Maria Alenikowa, psycholog z Petersburga, ze względów bezpieczeństwa nazwisko zmienione, mówi, że osobiste więzi ludzi ze zmarłym są ważniejsze niż myśli o tym, co żołnierz robił na froncie. Człowiek nie jest w stanie zaakceptować tej nowej rzeczywistości. Mój syn zabija ludzi, mówi Alennikowa. To samo może prowadzić do innych wniosków, na przykład, że wychowałam osobę zdolną do zabijania. Aby nie oszaleć od uświadamiania sobie tych rzeczy, psychika włącza mechanizmy obronne. Maria podkreśla również, że krewni często rozdzielają działania zmarłego i jego współtowarzyszy. Na przykład, matka może uważać swojego syna za bohatera, podczas gdy innych wojskowych może uważać za okupantów. Nie jest emocjonalnie związana z innymi, nie wpoiła im pewnych wartości, nie wychowała ich na miłych, opiekuńczych i dobrych chłopców, komentuje Alenikowa. Wychowała tylko swojego, dlatego oczywiście inni mogą, ale mój nie, bo ja go wychowałam i go znam. Nie układa się w głowie ten obraz oni i wojna. Mieszkanka Irkucka, Irina, opowiedziała dziennikarzom, że przyjaciel jej brata poległ na Ukrainie. Irina dobrze znała zmarłego. Opisuje go jako bardzo, bardzo miłą i inteligentną osobę. Kolianowi dali nawet w szkole bilet do arteku w Krymie jako prymusowi, wspomina rozmówczyni. Na wojnę poszedł, bo tam była jego żona, medyczka i z powodu pieniędzy. Pisze Irina i robi smutną buźkę. Nawet komisariat wojskowy nie chciał go przyjąć ze względu na dziecko. Ale Kolia zarejestrował dziecko na starszą, dorosłą córkę. I pojechał. Zginął w pierwszy dzień. Ciała nie można było zabrać z pola przez miesiąc. Teren był ostrzeliwany. Irina dodaje, że kiedy Kolian leżał na polu, jego żona sprawdzała każdy samochód ze zmarłymi w kostnicy. Szukała go. Przeszła przez morze ciał, ręce, nogi, głowy osobno, szybko pisze Irina. Potem razem wrócili do domu. Lena strumnął. Pisze to teraz i płaczę. To jest niemożliwe. Specoperacji Irina nie popiera. Na początku myślałam, że śnieje, albo jestem w domu wariatów. Nie mogłam w to uwierzyć. Wspomina koniec lutego 2022 roku. Po śmierci Mikołaja i kilku innych znajomych, mieszkanka Irkucka mówi, że zaczęła jeszcze bardziej nienawidzić wojny i ludzi, którzy ją zorganizowali. Ale ta nienawiść, mówi Irina, nie może być przenoszona na wojskowych, których znała osobiście. Kiedy znało się te osoby jako miłych, wesołych, dobrych ludzi, nie układa się w głowie ten obraz. Oni i wojna. Nie jestem w stanie, wyjaśnia Irina. Psycholog, Maria Alenikowa, wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. Człowiek może się zastanowić i powiedzieć: nienawidzę tej wojny, tych morderstw, tego reżimu. Ale jeśli chodzi o konkretnego koleżkę, z którym obijaliśmy się w szkole, lubię go, nie mogę wyłączyć tych uczuć, mówi Maria. Ludzie oczywiście nie mogą powiedzieć o swojej ukochanej osobie, która zginęła na wojnie, to diabła z nim, zdechuj tyle. Człowiek uległ propagandzie, poszedł bronić wątpliwej ojczyzny i dyktatorskiego reżimu, ale jego bliscy nie przestali go za to kochać, bo miłość ma inne podłoże, podkreśla Lennikowa. Kochamy naszych bliskich nie dlatego, że są idealni, a dlatego, że po prostu ich kochamy i tyle. Ludzie, którzy dali prawo do rozporządzania się swoim życiem komuś innemu. Mieszkańcy Buriacji i obwodu Irkuckiego, którzy są nastawieni opozycyjnie do rosyjskich władz, często odczuwają duży dysonans, gdy próbują zrozumieć, kim są dla nich zmarli wojskowi. Mam niejasne odczucia, czy im współczuć, czy nie, zastanawia się Bajer Reżyser z Ułan Ude. We wrześniu 2022 wyjechał z Rosji do Mongolii. Później przeniósł się do Korei. Przede wszystkim martwię się o ukraińskich cywilów i żołnierzy, mówi Bajer. Mam ambiwalentne uczucia wobec rosyjskiego wojska. Z jednej strony wszyscy są ofiarami. Nie potrafią przeciwstawić się państwu. Uważają, że powinni poddać się losowi. Z drugiej strony my sami przyszliśmy na Ukrainę. Współczuję ofiarom i ich krewnym z Rosji, ale ja nie poszedłem walczyć i oni również mogli wybrać taką drogę. Wielu działaczy opozycji w rozmowie z dziennikarzami dzieli uczestników wojny na kilka kategorii ich stosunek zmienia się w zależności od tego. Nadjeżda Nizowkina, działaczka na rzecz praw człowieka z UNUD, nazywa zabitych Rosjan ofiarami wojny na równi z ludnością cywilną Ukrainy i jej uzbrojonymi obrońcami, ale tylko w przypadku przymusowo zmobilizowanych podkreśla. Nizowki interpretuje tę kategorię szeroko. Obejmuje ona na przykład skazańców, którzy zostali przymusowo zwerbowani z Kolonii i żołnierzy kontraktowych, którzy próbowali zerwać umowy, ale nie zdołali. O pozostałych uczestnikach wojny nadjeżda wypowiada się znacznie ostrzej. Dziennikarze nie mogą zacytować jej słów, bo wtedy przeciwko obrończyni praw człowieka mogłaby zostać wszczęta sprawa karna o dyskredytacji wojska. Aktywista z Ude, Aleksiej Karnauchow, powiedział dziennikarzom, że współczuje poległym z buriacji. Ci ludzie dali prawo do rozporządzania swoim życiem komuś innemu. Dali się oszukać, gdzieś pojechali, chociaż w ich własnym domu, w buriacji, jest bardzo dużo problemów. Mamy biedną ludność, obrzydliwe drogi, obrzydliwe warunki życia. Każdy, kto mentalnie zgadza się z tym, że można odebrać komuś życie, niech pomyśli o tym, że ktoś może odebrać życie także jemu. Moje uczucie do nich jest niezmienne. Jest to uczucie nienawiści. Oleg, mieszkaniec Irkucka, wyjaśnia dziennikarzom, że nie pozwala sobie na odczuwanie niczego poza gniewem wobec zabitych rosyjskich wojskowych. Oleg nazywa ich przestępcami, którzy dostali to, na co zasłużyli. Każda kompetentna osoba powinna być pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny lub bezczynność, argumentuje. Oleg jest wolontariuszem ludzi bajkału. Kilkukrotnie udawał się na cmentarze w Irkucku i sąsiednim Szelechowie, w poszukiwaniu grobów wagnerowców. Za każdym razem na cmentarzach znajdowano dużą liczbę nowych nazwisk. O śmierci tych ludzi nigdzie oficjalnie nie informowano. Rozmówca wspomina, że na początku miał dziwne uczucie, przybywając na cmentarzach. Cóż, tylu ludzi nie może się przecież mylić, myślał Olek, patrząc na rzędy świeżych grobów z wieńcami i flagami wojskowymi. Ale potem, jak powiedział, przyzwyczaił się do tego. Równie kategoryczny jest Konstantin, mieszkaniec wsi w buriacji. W ogóle nie współczuję poległym wojskowym z buriacji, ponieważ dokonali świadomego wyboru, powiedział dziennikarzom. Konstantin mówi, że ma wielu znajomych, którzy zginęli na Ukrainie lub zostali ranni. Moje uczucie do nich jest niezmienne. To uczucie nienawiści, mówi. W ciągu dwóch lat wojny Konstantin otrzymał kilka kar administracyjnych za dyskredytowanie rosyjskiej armii. Na wiejskich czatach Weiber pisał szczerze, co myśli o Putinie i o wojnie. Został potępiony przez swoich współmieszkańców. Konstantin nie ma nic przeciwko podaniu swojego prawdziwego nazwiska, ale dziennikarze nie mogą tego zrobić. Następnym razem może mu grozić sprawa karna. Pierwsi bórijacki polegli, wzbudzili we mnie współczucie mówi mieszkanka Harkowa, a Juna Morozowa. Nie rozumiałam, co burjaci zapomnieli na Ukrainie. Dwa lata później już się złoszczę. Zwyczajnie im nie współczuję. To straszne, ale dobrze wam tak. A Ajuna Morozowa urodziła się w obwodzie irkuckim. Jej matka jest burjatką, a ojciec ukraińcem. Do czwartego roku życia Ajuna mieszkała w Buriacji i za Bajkalu. Następnie przeniosła się do ukraińskiego Harkowa. Zajmowała się piłką wodną. Przez ostatnie lata była dyrektorem dziecięcej i młodzieżowej szkoły sportowej. Po wybuchu wojny Morozowa pozostała na Ukrainie. Była wolontariuszką w charkowskiej administracji obwodowej. Wolontariusze robili kanapki, przygotowywali herbatę i kawę dla żołnierzy obrony terytorialnej. 1 marca 2022 roku w budynek administracji uderzył pocisk. Ayuna spędziła trzy godziny pod gruzami, z trudem udało się ją uratować. Morozowa mówi, że po tym pojawiła się u niej szaleńcza wściekłość. Ona wciąż jest, po prostu ją kontroluje, mówi łagodnie i pozornie spokojnie Ajuna. Jest zadziwiający dla mnie, że rosyjskich obywateli, którzy zginęli na Ukrainie, uważa się za bohaterów, mówi Morozowa. Oni nie są bohaterami, są hańbą dla Rosji na wiele przyszłych pokoleń. Przynieśliście i nadal przynosicie żałobę. Powiedziała, zawracając się do wszystkich Rosjan. Kiedy przestaliście być ludźmi? Kiedy przestaliście myśleć głową? Nie jest to jasne. Jak udało wam się zabić w sobie człowieczeństwo? Co z wami zrobili? Co jest z wami nie tak? Koniec. Ciekawy reportaż, który rzetelnie zgłębia kwestie socjologiczne związane ze stratami ponoszonymi w dwóch syberyjskich regionach. Najbardziej interesująca i ważna jest informacja, że rodziny, w których zginęli rosyjscy wojskowi, nie zaczynają przeglądać na oczy, a na odwrót. Coraz bardziej zakopują się w wierze w słuszność specoperacji i przekonują sami siebie, że ofiara ich bliskiej osoby totalnie miała sens. I gdyby nie oni, to nad głowami w UNUDE już latałyby natowskie samoloty. Jest to logiczny, dość jasny mechanizm psychologiczny. Ale jest problematyczny dla idei pokoju, ponieważ nie ma co liczyć na duże protesty matek i żon w żałobie, domagających się zakończenia wojny, powołując się na swoje tragiczne doświadczenia. Zamiast tego, najwidoczniej nastąpi jeszcze większa wiara w słuszność idiotycznej szpecoperacji i paradoksalnie wzrost poparcia. Kolejny paradoks Rosji. Im większe straty, tym większe poparcie dla idei szpecoperowania. Problematyczna jest również informacja, że wojna spowszechniała na tyle, że nawet pogrzeby poległych wojskowych nie zaburzają już rytmu życia. Apatia i obojętność. A dodatkowo w tle udział w specoperacji jest kojarzony z awansem społecznym. Nawet nie wiem, jaki musi być poziom strat w regionach mających takie podejście do życia, żeby ludność powiedziała, dość i zaczęła być przeciwna wojnie. Pytania pani Ajuny zadane na końcu są tutaj niewątpliwie bardzo na miejscu. Tą myślą zakończymy dzisiejszy materiał. Dziękuję i pozdrawiam.